Dobry wieczór, adwokat Justyna Mazur. Szanowni Państwo, witam w imieniu organizatorów Komisji Wizerunku i Komisji Etyki przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Mogę powiedzieć, że kolejny raz, ponieważ wspólnie z kolegami organizowaliśmy już serię debat pod wspólnym tytułem Etyka od nowa. Witam gości, prelegentów tego wieczoru, bohaterów, mogłabym powiedzieć, trzech panów prezesów, brzmi prawie jak trzech tenorów. Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, mecenasa Przemysława Rosatiego. Dobry wieczór. Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych, pana mecenasa Włodzimierza Chruścika. Dobry wieczór Państwu. Oraz prezesa Krajowej Rady Komorniczej, pana doktora Rafała Łyszczka. Dobry wieczór pani mecenas, dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Co prawda jesteście panowie w zdecydowanej większości, ale pozwólcie, że ja kobieta przynajmniej przez najbliższą godzinę będę dla was sterem i okrętem. Tytuł debaty został zapożyczony z wywiadu udzielonego przez prezesa Rosatiego dla dziennika Gazeta Prawna z 20 września tego roku. Cytat. To, że pomoc prawną świadczą wyłącznie adwokaci i radcowie prawni, powinno być tak samo oczywiste, jak to, że leczą nas lekarze, a w sprawie podatków i doradzają doradcy podatkowi. Potraktujmy te słowa jako motto dzisiejszej naszej dyskusji. Żywię nadzieję, że w tym spotkaniu lub później może będą je odtwarzały też osoby, które nie są członkami naszych samorządów. I dlatego dla uporządkowania tej dyskusji prosiłabym panów prezesów o to, żebyście opowiedzieli, jak w tej chwili kształtuje się rynek usług prawnych w Polsce i jak go oceniacie. Źle, dobrze, a może on jest idealny i nie wymaga absolutnie żadnych zmian. Który z panów pierwszy? To jeżeli pani mecenas pozwoli, to ja zacznę, to będzie po części naturalne. Dobry wieczór Państwu jeszcze raz. Rynek pomocy prawnej w Polsce dziś jest w takim stanie, że ta interwencja jest po prostu konieczna. Mamy przepisy i myślę tu przede wszystkim o przepisach ustrojowych, jak prawo o adwokaturze, ustawa o radcach prawnych, które to przepisy w zdecydowanej większości odnoszą się tak naprawdę do organizacji strukturalnej i po części też regulują zasady świadczenia pomocy prawnej, ale niestety po części. Brakuje tak naprawdę kompleksowej, jednolitej definicji pomocy prawnej. Brakuje jednoznacznego przesądzenia, jakie podmioty są uprawnione do świadczenia pomocy prawnej w Polsce. Zwróćcie Państwo uwagę, że ustawodawca fragmentarycznie uregulował sprawę dotyczącą świadczenia pomocy prawnej albo zasad świadczenia pomocy prawnej w Polsce, przypisując jak na przykład w przypadku cytowanych już doradców podatkowych zarówno zakres tej pomocy, jak i podmiot, który jest wyłącznie uprawniony do jej świadczenia. I mam tu na myśli właśnie ustawy o doradcach podatkowych. To, czego my dziś potrzebujemy, to potrzebujemy tak naprawdę tego, co już wybrzmiewało w orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego, czyli zdefiniowania pomocy prawnej, a także jednoznacznego przesądzenia, że pomoc prawną w Polsce świadczą wyłącznie adwokaci i radcowie prawni. Jeżeli zastanawiacie się Państwo, jak jest dzisiaj, to dziś jest tak, że może robić to każdy, dosłownie każdy, bez jakiegokolwiek wykształcenia, jedynie z chęcią czy misją zarabiania pieniędzy na rynku świadczenia pomocy prawnej. Dlaczego adwokat i radca prawny? No chyba odpowiedź jest oczywista. To w zasadzie już pani mecenas przytoczyła na samym początku. To powinno być tak samo oczywiste, jak to, że leczą nas lekarze.
Pan prezes Kruścik. No, na pewno nie mogę powiedzieć, że sytuacja na rynku usług prawnych jest idealna. Do tego ideału dążymy od bardzo wielu lat i wydaje mi się, że w ostatnim czasie wcale się do niego nie zbliżamy, być może oddalamy. Cały system wymiaru sprawiedliwości ma fatalny PR, można powiedzieć, i fatalną opinię. Tworzyliśmy tę opinię i tą opinię w dużej mierze sami od wielu lat, to znaczy narzekaliśmy na działalność sądów, nie podobały nam się procedury, nie zmieniliśmy zastrzeżenia do naszych ustaw i ciągle mamy. Oczywiście nasze ustawy są sprzed 40 lat, więc też były utworzone troszeczkę w innym nawet można powiedzieć systemie, ale też na absolutnie inne potrzeby i dochodzimy tutaj do takiego momentu, że no te zmiany, które nadążają za potrzebami rynku i za potrzebami radców prawnych, adwokatów i naszych klientów przede wszystkim, no są niezbędne. Czy to jest moment, żebyśmy to uregulowali? No tutaj możemy pewnie dyskutować. Pewnie inaczej byśmy te regulacje chcieli sami stworzyć, inaczej inne wymagania stawia nam Unia Europejska i projekt tutaj, który na przykład dzisiaj będziemy pewnie też w jakiejś mierze omawiać, dotyczy tylko tej regulowanej działalności prawniczej, a mamy gigantyczny obszar działalności prawniczej, która jest nieregulowana i tutaj przepisy Unii Europejskiej i tendencje, które mamy, popychają nas trochę w współpracę z tymi prawnikami, którzy kwalifikacji nie mają i stoją trochę w kontrze od tego, nazwijmy to sprawa idealne, świata idealnego. Rzeczywiście pomoc prawną świadczą tylko profesjonaliści, bo to daje bezpieczeństwo, to daje nam odpowiedzialność dyscyplinarną, daje nam ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, dają to nasze permanentne szkolenia, podniesienie poziomu i też pilnowanie tego porządku poprzez pion dyscyplinarny. Więc w idealnym świecie oczywiście tak. Kwestia, czy ten idealny świat da nam się zbudować. No myślę, że będziemy do tego dążyć i myślę tak paradoksalnie, że tylko współpraca obu samorządów w tym zakresie może nas do tego doprowadzić i przybliżyć. Czy w tym roku? Jestem pewien, że nie, ale może w przyszłym. W sile jest nadzieja. Panie prezesie, zwracam się do pana prezesa Łyszczka. Bardzo proszę. Dobry wieczór. Jeszcze raz pozwólcie państwu, że zanim wypowiem się merytorycznie, to złożę na ręce pana prezesa Przemysława Rosotiego podziękowania za zaproszenie na to spotkanie, ale to również za to, że jest to kolejna już inicjatywa, kiedy możemy widzieć, że zarówno adwokaci, radcy prawni, komornicy doszli jakiś czas temu do wniosku, że atomizacja zawodów prawniczych powoduje tylko rozdrobnienie poglądów, rozdrobnienie siły, możliwości wpływania, a nawet wyrażania wspólnych poglądów. Cieszę się, że zarówno z panem prezesem Chruścikiem, jak i panem prezesem Rosatim możemy, jako trzy samorządy, mając świadomość odrębności oczywiście wykonywanych przez nas zawodów, ale możemy podejmować takie inicjatywy, które mówią o tym, że prawnicy w Polsce to jest grupa świadoma swoich obowiązków, ale również prawie tak grupa, która chce zmienić wiele na lepsze. Także jeszcze raz dziękuję za to panie prezesie Rosati, ale również panie prezesie Chruściku za to, że po raz kolejny się widzimy. Natomiast przechodząc do odpowiedzi pani mecenas Mazur, jak ja oceniam rynek usług prawniczych? No powiem, to zależy. To zależy, którą część i segment tego rynku. Otóż w tej części profesjonalnej, z którą my się stykamy, czyli adwokatami, radcami prawnymi, no to mogę powiedzieć, że ja zacząłem wykonywać ten zawód ponad 20 lat temu. Wówczas pełnomocnictwo adwokata czy też radcy prawnego w postępowaniu egzekucyjnym było czymś tak egzotycznym, że chodziliśmy i oglądaliśmy takie sprawy, gdzie byli pełnomocnicy zawodowi. Teraz jest to raczej normą i trzeba przyznać, że w tym segmencie mamy również już daleko idącą specjalizację. Ja nawet czasami odczuwam dużą taką przyjemność we wchodzeniu we spory merytoryczne właśnie z radcami czy adwokatami, bo widzę, że opiera się to wyłącznie na wiedzy i wykładni przepisów prawa. I z tej części to ja rzeczywiście mogę być zadowolony. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałą część, powiem tak. Tak się złożyło, że kilkanaście minut temu dosłownie skończyło się posiedzenie senackich komisji budżetu i finansów publicznych, gdzie była omawiana tak zwana ustawa o windykatorach i windykacji. To jest taka część rynku, która w dużym stopniu w sensie dochodzonych roszczeń przekracza egzekucję sądową. No w zależności od lat my czasami egzekwujemy 50, czasami 60, czy mamy do egzekucji 60 miliardów złotych, natomiast ten rynek windykacji to szacuje się na ponad 140 miliardów złotych rocznie.
I oczywiście nie ma niczego złego w indykacji takiej opartej na przepisach prawa, etycznej, zorganizowanej, kontrolowanej, jak najbardziej to jest pewna część rynku. Natomiast jest też pewna część rynku zupełnie dzika. I tutaj my chyba najczęściej się stykamy z tym, że nie oparta na żadnych regułach, poza skalowalnością działalności wyłącznie pod względem zysku. Tutaj rzeczywiście jest problem i trzeba to regulować. A nasz dodatkowy problem polega na takiej usankcjonowanej przez orzecznictwo Sądu Najwyższego już kompletnej partyzance. Otóż Sąd Najwyższy popełnił kiedyś takie orzeczenie, ono już się przebiło dosyć mocno do świadomości, że pełnomocnikiem w postępowaniu egzekucyjnym z drobnymi wyjątkami, dotyczącymi na przykład udziału w przetargu, czy kolokwialnie mówiąc, licytacji, że pełnomocnikiem w postępowaniu egzekucyjnym może być każdy. I ten każdy rzeczywiście bardzo często występuje w postępowaniach egzekucyjnych. I no, zastanawiamy się, czy da się to w jakikolwiek sposób zmienić. To nie chodzi o to, że ci pełnomocnicy przeszkadzają w naszej pracy. No, to jest ich zawód, nie tylko ci niezawodowi pełnomocnicy składają skargi na czynności komornika, zarzuty. Przecież robią to oczywiście pełnomocnicy zawodowi, to jest normalna droga procesowej obrony. Przepraszam bardzo. Jestem troszkę chory. Natomiast problem polega z tym, że ten brak profesjonalizmu oparty przede wszystkim na często absolutnej ignorancji prawnej no, prowadzi do opłakanych skutków dla dłużników, ponieważ to, że wydłuży się postępowanie, to z punktu widzenia dłużnika na pierwszy rzut oka może być interesujące. Natomiast to, że ono się wydłuży, to spowoduje tylko narośnięcie odsetek, kosztów i z punktu widzenia tegoż dłużnika, który często poniesie koszty takiej nieprofesjonalnej pomocy prawnej, no doprowadza go często do dodatkowej kosztów, które często prowadzą do katastrofy materialnej. Więc reasumując moją wypowiedź, pomoc prawna różnie, w zależności od tego, kto ją wykonuje. Dziękuję bardzo. A zatem usługi prawne od nowa, przynajmniej w części, powinny być zmienione. Jakie zatem działania podejmują samorządy, takie działania, które zmierzałyby do uporządkowania tego rynku prawnego? Może tym razem od pana prezesa Kruścika zaczniemy. Nie słyszymy. Panie prezesie, proszę. Tak, zgodnie z zaleceniami tutaj prowadzącego. Jak nie mówię, to się wyciszam, więc przepraszam, nie zdążyłem tutaj szybko się odgłośnić. Samorządy tak naprawdę od lat tutaj zgłaszają postulaty, ale generalnie jeżeli chodzi o słuchalność naszych postulatów, jest ona dosyć ograniczona i zazwyczaj jest tak, że odkąd pamiętam, to mamy szerokie wsparcie opozycji za każdym razem, a gorsze wśród aktualnie rządzących. No, wydaje się, że mniejszych możliwości dzisiaj nie mieliśmy jeszcze nigdy, ale to nie znaczy, że nie powinniśmy być merytorycznie przygotowani na to, czego byśmy oczekiwali, jakie mamy oczekiwania co do naszych ustaw, co do wizji tego rynku usług prawnych i funkcjonowania całego wymiaru sprawiedliwości. Tutaj bardzo bym liczył na szeroką współpracę między samorządami i konsultacje w tym zakresie i przygotowanie wspólnych projektów i rozwiązań. No, trzeba pamiętać, że jesteśmy zawodami, które są symetryczne i wydaje się, że chyba wprowadzenie zmian, które obowiązują w jednym zawodzie, a nie obowiązują w drugim, to stało się już teraz mało możliwe, więc tutaj trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że pewnie wszelkie regulacje, które będziemy wprowadzać albo będą wprowadzać rządzący, będą dotyczyły obu zawodów i radcy, i adwokata. Więc ja to oceniam tak, no, wytężona praca przed nami i chyba czas taki, w którym musimy być dobrze przygotowani do merytorycznej dyskusji na temat tego, jak chcielibyśmy, żeby ten świat wyglądał i jak to należałoby uregulować. No, tak co wspomniałem, no, w obecnej chwili pewnie zgłaszając projekty uchwał, przepraszam, projekty zmian ustaw, stąpamy po polu minowym, bo rozmowa na ten temat dotycząca zmian w naszych zawodach, funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości może się zakończyć tym, że uregulowane i różne również elementy, których nie zgłaszaliśmy, więc stąd może powstawać taki opór przed proponowaniem zmian, ale to co mówię, no musimy być przede wszystkim gotowi na to,
że jeżeli taki moment nadejdzie, albo jeżeli prace się rozpoczną na temat funkcjonowania zawodu, musimy mieć gotowe projekty i musimy mieć projekty kompleksowe, to znaczy nie chodzi tylko o zakaz, nakaz i regulację tego, co może adwokat, radca prawny, ale chodzi o wszystkie instytucje dotyczące naszych ustaw, jak i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i marzę o tym, że taką szansę budowania tego wymiaru sprawiedliwości będziemy mieli, bo na pewno wymaga on reformy, wszyscy sobie zdajemy sprawę, a naprawiać w zasadzie trzeba i budować na nowo wszystkie instytucje, które funkcjonują w wymiarze sprawiedliwości. Także tytuł tutaj usługi prawne od nowa jest adekwatny, chociaż może trochę źle mi się kojarzy, bo kojarzy mi się z kampanią jednej z kandydatek na prezydenta w niedawnych wyborach, ale to jest chyba o tyle trafne hasło, że naprawdę, że nie chodzi już w tym momencie o naprawę systemu wymiaru sprawiedliwości, ale pewnie naprawdę zbudowanie go od początku. To ten tytuł jest konsekwencją i jak gdyby ciągiem dalszym naszej poprzedniej debaty, która nazywała się Etyka od nowa, a te nazwaliśmy usługi prawne od nowa, stąd ta nazwa. Dziękuję. Może pan prezes Przemysław Rosati byłby uprzejmy zabrać głos. Szanowni Państwo, Naczelna Rada Adwokacka postanowiła konkretnie zaproponować rozwiązanie, to znaczy na początku września w trybie ustawy o petycjach złożyliśmy przyjęty uprzednio przez Naczelną Radę Adwokacką projekt ustawy o szczególnych zasadach prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu pomocy prawnej. To jest projekt, który, tak jak pan prezes Chruścik powiedział, w dużej części dotyczy polskiego rynku prawniczego, ale tak naprawdę ja odkąd pamiętam, to teoretycznie nigdy nie był dobry czas na cokolwiek, więc tutaj nie ma co czekać na lepsze czasy, tylko po prostu trzeba robić swoje. Jeżeli nie zaczniemy głośno mówić o tym, że usługi prawne w Polsce, że pomoc prawna w Polsce powinna być świadczona wyłącznie przez adwokatów i radców prawnych w ramach działalności gospodarczej, czyli ze wszelkimi konsekwencjami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej, ja jakby pomijam tak zwanych prawników in-house'ów, którzy mogą pracować bez uprzedniego posiadania aplikacji adwokackiej, wykonywania zawodu adwokata czy radcy prawnego, bo projekt w żaden sposób w to nie ingeruje i też na tym polskim rynku było i jest zawsze miejsce, to tak naprawdę musimy, słuchajcie Państwo, skupić się zawsze na konkrecie i to jest właśnie konkret, czyli projekt, który zmierza do tego, żeby uregulować rynek świadczenia pomocy prawnej w Polsce. No wszystko ma swoje granice i tak naprawdę testowanie bezpieczeństwa prawnego Polaków również ma swoje granice. Za chwilę ta granica zostanie przekroczona przez upadłość jednej z większych firm odszkodowawczych i to tak naprawdę pokaże dramat sytuacji, którą fundują Polakom rządzący, odkąd ja pamiętam, czyli co najmniej od 2005 roku, ustawa deregulująca dostęp do zawodu adwokata i radcy prawnego, zresztą komornika, notariusza i w zasadzie wszystkich zawodów prawniczych, skupiła się tylko na tym, aby zderegulować sam dostęp. Natomiast pozostawiono w zasadzie wolnego rynku świadczenie pomocy prawnej w Polsce i tu jest cały problem tak naprawdę, z którym musimy się zmierzyć. I jeszcze raz chcę powtórzyć. Nigdy nie ma tak naprawdę dobrego czasu. Nie ma się co oglądać na to, czy czas jest dobry, czy jest zły, tylko po prostu trzeba robić swoje, trzeba jasno mówić o tym, w którym kierunku powinien pójść prawidłowo. Możemy zaryzykować od nowa ukształtowany rynek świadczenia pomocy prawnej w Polsce. Musimy tak naprawdę, i też nawiązując do tematu, skończyć z prawniczym znachorstwem. Przy czym musimy też pamiętać o tym, że dla każdego prawnika w Polsce znajdzie się miejsce. No mamy specyficzne zawody, szczególne zawody, jakimi są właśnie zawody adwokata czy radcy prawnego, czyli często zawody kojarzone bardzo silnie z postępowaniami sądowymi albo z wysoko kwalifikowaną obsługą biznesu czy zaspokajaniem tych istotnych potrzeb ludności, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo prawne. Ale też w całym tym systemie jest miejsce na prawników, którzy świetnie sprawdzają się w ramach stosunku pracy, pracując w dużych korporacjach. To wszystko da się pogodzić i tak naprawdę w interesie obywateli, musimy sobie to jasno powiedzieć, jest doprowadzenie do sytuacji, w której politycy zrozumieją, że zaszła już konieczność uregulowania rynku świadczenia pomocy prawnej w Polsce. Ja muszę też powiedzieć, że patrzę na te tendencje, które, to o czym mówił prezes Chruścik, zahaczając o temat stosunku polityków do tego, w jaki sposób uregulować rynek świadczenia pomocy prawnej. No to nie ulega żadnej wątpliwości, że chodzi przede wszystkim o to, żeby rozmyć świat prawniczy. No to jest jakby sprawa oczywista. Kreowanie kolejnych, być może nawet zawodów prawniczych, jak doradcy odszkodowawczy, czy windykatorzy,
czy jakiekolwiek inne rozwiązania, które by prowadziły do tego, że będziemy multiplikować tak naprawdę pewne szczegółowe zawody prawnicze, to nie jest dobre rozwiązanie. To jest rozwiązanie, które w istocie rzeczy doprowadzi do tego, że będziemy mieli więcej chaosu na tym rynku niż pewną uporządkowaną sytuację, która wydaje się, że może być w bardzo prosty i jasny sposób poukładana w ramach obecnie istniejących zawodów zaufania publicznego. Czyli myślę tu przede wszystkim o zawodzie adwokata, radcy prawnego, komornika czy notariusza. Przy wykorzystaniu tej klasycznej układanki możemy mieć dobrze i bezpiecznie i profesjonalnie funkcjonujący rynek świadczenia pomocy prawnej w Polsce. Dziękuję. Widzę, że jeszcze pan prezes Chruścik chciałby zabrać głos, dokończyć swoją wypowiedź. Tak, pan prezes powiedział tutaj o upadłości jednej z firm, która jakby zajmuje się działalnością quasi prawniczą i jest to firma odszkodowawcza, więc jakby to jest świetny przykład pokazujący przewagę radcy prawnego czy adwokata nad taką fabryką prawną, jaką można budować, tworząc taką firmę. Okazuje się, że się tak do końca nie da, bo sami wiecie wszyscy, którzy wykonujemy zawód, że no, upilnowanie klienta w dużej mierze polega na osobistym kontakcie, znajomości klienta i nie można go traktować jako rekord w bazie danych i w formułę w Excelu, która pokazuje mi, ile zarobię, a nie utrzymuję z nim kontaktu, nie wiem jak wygląda i jakie ma naprawdę potrzeby, więc to jest świetny przykład, który pokazuje tutaj to, że jednak coś z tym rynkiem usług prawnych trzeba zrobić. No, pytała pani o konkrety, to zapomniałem, dlatego zgłosiłem się jeszcze raz do głosu, to znaczy konkrety mamy takie, że zmieniliśmy w tym roku zasady etyki radcy prawnego. Nowy kodeks wchodzi od 1 stycznia 2023 roku i tam przede wszystkim jasno sformułowaliśmy to, co już było nam znane i jakby jest zakazane od dawna, to znaczy współpraca z firmami odszkodowawczymi. Znaczy tam podkreślamy to, że my pracujemy na rzecz klienta, to znaczy nie pracujemy na rzecz kogoś, kto ma klienta. No, dotyczy to oczywiście pracy w kancelarii prawnej, innego radcy prawnego czy adwokata, ale dotyczy to firm quasi prawniczych, gdzie nie mamy do czynienia z prawnikami, które w sposób nie do końca zgodny z zasadami etyki pozyskują klientów, a potem wykorzystując to, że my w taki sposób tego nie robimy, współpracują. Także tutaj dla ochrony rynku i dla jakby ochrony klienta przed takimi sytuacjami, jaki mamy do czynienia przy upadłości tej firmy odszkodowawczej, a może tak być przecież z kolejnymi firmami, no to przynajmniej zmieniliśmy zasadę etyki, bo to, co możemy zrobić sami, wiem, że adwokatura prowadzi projekt też w tym zakresie dotyczący zmiany i myślę, że to jasne oddzielenie tego, co możemy robić my i co mogą robić inni nieprofesjonalni prawnicy, to jest taki, no, można powiedzieć, łatwy, ale duży krok, który jest w naszym zasięgu i ten krok wykonaliśmy. No, trzeba sobie też zdawać sprawę z tego, że gdyby nie nasi koledzy, którzy współpracują z takimi podmiotami, a to jest jakby niemożliwe i na gruncie adwokackich, radcowskich zasad etyki, więc kwestia jakby skuteczności naszego działania samorządowego i pionu dyscyplinarnego, no to takie firmy nie miałyby racji bytu, bo jedyną działalnością jest występowanie przed sądem. Jeżeli chodzi o firmy windykacyjne, to jest bardzo różnie, bo jeżeli ja kupię wierzytelności i zatrudniam radców prawnych i adwokatów, żeby moje należności egzekwowali, to jest ok, jak najbardziej, ale jeżeli ja przyjmuję zlecenia prowadzenia procesu, nie mając do tego uprawnień i załatwiam to przez współpracę z radcą prawnym i adwokatem, to jest coś, co jakby bardzo bije w nasz rynek, podważa zaufanie do nas i jakby no też należy wspomnieć jeszcze jedną rzecz, że wszystkie te formy działalności są droższe niż usługi radcy prawnego i adwokata i to jest bardzo istotne i jakby to jest coś, z czym musimy dotrzeć do naszych klientów, bo zawsze profesjonalny prawnik, znaczy zawsze, wstydziłby się pewnie proponować niektórych stawek, które proponują firmy odszkodowawcze i dochodzi to do grubych, a czasami firma tak zyskuje więcej niż ten klient na prowadzeniu tej sprawy. Tu też takie ostrzeżenie i konkretny ruch to zmiana kodeksu etyki. A zmiany projektów ustaw zgłaszamy w zakresie naszej pracy od 2000, przynajmniej ja i moje od 2015 roku, w tym dotycząca formy wykonywania zawodu, zastrzeżenia nazwy kancelaria, poszerzenia uprawnień naszych o nowe kompetencje, tutaj chodziło o drobne czynności notarialne, także były, no, myślę, że tutaj gdzieś jeszcze okazję do
do stworzenia tego świata prawniczego będziemy wspólnie mieli. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan prezes Rosati do swojej wypowiedzi, zanim poproszę o głos pana prezesa Łyszczka. Moment jeszcze. Pan prezes Łyszczyk musi się wybaczyć. Rafał, przepraszam cię najmocniej. Ja tylko chciałem państwu powiedzieć o dwóch rzeczach. Ta nasza inicjatywa ustawodawcza została zgłoszona do pana prezydenta, do Rady Ministrów, do Sejmu i Senatu. I na dzisiaj wiemy, że jest wstępne zainteresowanie w Kancelarii Prezydenta, a także konkretna odpowiedź z Senatu. To znaczy Senat proceduje już nad tym projektem. Mówiąc innymi słowami, sprawa trafiła do Komisji do Spraw Petycji, Komisji Ustawodawczej. W związku z powyższym pewne prace się rozpoczęły i jeżeli jeszcze chodzi o kwestie dotyczące etyki, to co powiedział pan prezes Chruścik, rzeczywiście u nas także toczą się prace, które dotyczą współpracy, a w zasadzie wprowadzenia zakazu współpracy z firmami odszkodowawczymi, tylko ja niestety muszę z przykrością powiedzieć, to nie rozwiąże tak naprawdę problemu, dlatego że jeżeli zwrócimy uwagę na treść artykułu 87 z indeksem pierwszym Kodeksu Postępowania Cywilnego, to przepis ten tak naprawdę, biorąc też pod uwagę liberalne orzecznictwo sądowe, może być wykorzystywany i będzie zapewne wykorzystywany przez osoby, które nie muszą się legitymować z żadnym doświadczeniem zawodowym, żadnym wykształceniem i będą mogły być pełnomocnikami w postępowaniach sądowych, czyli w tych postępowaniach, które są prowadzone na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego. Bo tam no niestety istnieje ten tak zwany stały stosunek zlecenia albo zarząd interesami lub majątkiem strony. To nawiązując trochę do tego, co mówił pan prezes Łyszczek w postępowaniach egzekucyjnych, dokładnie w ten sam sposób będzie można niestety obchodzić nasze zakazy. Dlatego interwencja ustawodawcy jest tak bardzo konieczna, aby zapewnić Polakom bezpieczną, rzetelną pomoc prawną i przede wszystkim profesjonalną pomoc prawną. Czy pada tutaj pytanie, czy to nie powinna być rola edukowania przez nas, przez nasze środowiska, przez nasze samorządy? I no, w mojej ocenie pewnie tak. I chyba się panowie z tym zgodzicie. Jednak edukacja, zainteresowanie obywateli tym problemem i uporządkowaniem usług prawnych może nas wesprzeć. I teraz bardzo przepraszam panie prezesie Łyszczek, udzielam panu głosu. Nie ma za co przepraszać tak naprawdę. Ja z przyjemnością przysłuchiwałem się wypowiedziom obu panów prezesów i pani mecenas. No my jesteśmy trochę w innej sytuacji niż państwo, więc my w zasadzie jesteśmy konsumentami usług prawniczych po tej stronie jako organu procesowego. My jednak jesteśmy funkcjonariuszami publicznymi. My nie świadczymy usług prawnych, przynajmniej oficjalnie nie możemy tego robić, mamy wyraźny zakaz tego etyki. On dotyczy również emerytowanych komorników. No, zakładam, że przytłaczająca większość mojego środowiska się tym nie zajmuje. Natomiast od strony tych podmiotów, które niejako występują zawsze po środku i praktycznie nigdy nie jest zadowolony ani wierzyciel, ani dłużnik, taką mamy pracę, to raczej zwracamy uwagę na to, żeby te usługi prawne zarówno w zakresie reprezentacji wierzyciela, ale również dłużnika, żeby one po prostu były profesjonalne. I to jest chyba podstawa tego, o czym powinniśmy mówić. Tutaj pani mecenas zwróciła uwagę na edukację. No mi tam myśl jest o tyle bliska, że drugim moim zawodem jest właśnie praca w zakresie edukacji w szkołach wyższych. Więc w pełni się z tym zgadzam. Mogę powiedzieć tak, no wracam do tej myśli, którą przedstawiłem. Jest taki pomysł na, nie wiem czy mnie widać. Widać, troszeczkę może w poziomie, a teraz już w ogóle nie widać pana prezesa. To może zanim pan... Złączę się. Tak, zanim pan prezes się pojawi, mamy pytania takie, może pierwsze z nich przeczytam. Co oznacza w wypowiedziach mecenasa Chruścika pojęcie quasi prawnik? Czy ma na myśli magistra prawa bez aplikacji, prowadzenia doradztwa prawnego, czy może osoby parające się usługami odnoszącymi się do zakończonych chociażby studiów prawniczych? Nie no, ktoś, kto skończył studia prawnicze, to jest prawnikiem, także jest prawnikiem, może można powiedzieć, nieprofesjonalnym czy niekwalifikowanym, bo za takich uważamy adwokatów, radców prawnych, notariuszy i osoby, które osiągnęły troszeczkę większe uprawnienia. No, prawnik to jest ktoś, kto
studiów prawniczych nie skończył, a prowadzi kancelarię prawną, bo przypomnę, że jakby tutaj każdy może to robić i wykształcenia prawniczego absolutnie nie musi mieć. I to jest bolące tak naprawdę i tutaj było też pytanie o edukacji, to znaczy, że nasz klient, znaczy nie nasz klient, ale obywatel, który potrzebuje pomocy prawnej, idzie do takiej kancelarii, bo ona tak ładnie się nazywa, ona też ładnie wygląda. Tam w tej kancelarii wisi toga, tak naprawdę zawieszona na ścianie, która jest togą adwokacką, tak, czy radcowską. I on nie mówi, że nie jest adwokatem czy radcą prawnym, udziela porady prawnej i świadczy usługi prawnej. To jest jakby. Młotko doda jeszcze, że często mówi, żeby tytułować się mecenasem, bo to nic nie kosztuje, prawda? Już sprawa jest jasna. Znaczy my wiemy też to, że jakby no, udawanie adwokata, czy nawet mówienie, że jest się adwokatem czy radcą prawnym, no to też dla wymiaru sprawiedliwości nie jest jakimś tam problemem. No myślę, że tutaj ta ochrona naszych tytułów zawodowych no, też jest bardzo istotna i też wymaga tutaj wzmocnienia, jeżeli chodzi o te osoby. I ja uważam, że tak, no nie zwalczymy tego, żeby prawnicy na przykład tylko po studiach, albo nawet i nie prawnicy, nie wykonywali usług prawnych. Mamy swobodę działalności gospodarczej i pewnie takie próby ciągle będą, ale no, dobrze by było zrobić przynajmniej jedną rzecz, to znaczy, żeby klient świadomie dokonywał tego wyboru. To znaczy, niech sobie idzie do biura prawnego czy do firmy, która prawną firmą nie jest, tylko jest spółką z o.o., która wykonuje takie czynności, a nie idzie do kancelarii. I dobrze byłoby, żeby wiedział, jaka jest różnica i jakie ryzyko niesie za sobą korzystanie z pomocy kogokolwiek. No, wiemy, że korzystamy z internetu, wiemy, że skorzystamy z pomocy sąsiadów. Dzisiaj już lekarzem może nie jest każdy, ale prawie każdy, ale prawnikiem to jest absolutnie każdy. Także to jest jakby problem. I myślę, że to przed nami tutaj koleżanka pytała o tą edukację. No to znaczy, to myślę, że to się nigdy nie skończy. To znaczy, oba samorządy edukujemy, spotykamy się, rozmawiamy, uświadamiamy i ciągle jesteśmy, myślę, daleko od tej idealnej świadomości społecznej. I to, o czym wspominałem, to znaczy tak naprawdę podważanie przez władze autorytetu wymiaru sprawiedliwości i zawodów prawniczych, no przyznam się szczerze, że nie dałem rady obejrzeć w całości żadnego odcinka serialu takiego Kasta, ale no, te fragmenty przynajmniej, które wytrzymałem, no, to są straszne tak naprawdę i kreują obraz, który jest jakby no, nijak nieprawdziwy ale no kreuje jakąś taką rzeczywistość tak naprawdę i ludzie, którzy to oglądają, myślą, że tak funkcjonuje wymiar sprawiedliwości. Także to jest, uważam, bardzo szkodliwe i no, oczywiście nasza olbrzymia rola, żebyśmy z tym walczyli. Także jak mamy kilkadziesiąt tysięcy adwokatów, 55 tysięcy radców prawnych, to chyba każdy z nas jakby poszedł do jakiejś szkoły raz w roku, to może za kilka lat byśmy ten problem rozwiązali, ale taka skala zaangażowania naszych koleżanek i kolegów nie jest, więc my jako samorząd tutaj ten ciężar musimy dźwigać i o tym pamiętać, żebyśmy te działania prowadzili na bardzo szeroką skalę. To prawda, również i my ubolewamy jako samorząd na niskie zaangażowanie koleżanek i kolegów w te akcje, które przeprowadza Naczelna Rada Adwokacka. Kolejne mam pytanie i już, czy mamy nadzieję na realizację postulatów uzupełnienia jeszcze w obecnej sytuacji? Ustanowiono rząd i Ministerstwo Sprawiedliwości, które tworzą same działania związane z samorządami. Stanowią one, no i tutaj już się to pytanie uciekło, ale wydaje mi się, że na to pytanie już pan prezes odpowiedział. Jeszcze jest pytanie do pana prezesa Rosatiego, czy mamy jakiś plan B, kiedy nie powiedzie się nam, nie zostanie uchwalony ten projekt zmian, który został skierowany przez Naczelną Radę Adwokacji. Będziemy do skutku ten projekt forsowali, to znaczy musimy pamiętać o tym, że każda władza ma to do siebie, że kiedyś przemija. Więc zakładam, że dzisiejsze deklaracje, które padają z ust wielu polityków opozycyjnych, nie są tylko i wyłącznie pustymi deklaracjami, tylko wtedy, kiedy miałoby dojść do władzy, to wracamy tak naprawdę do dyskusji o tym, jak powinien wyglądać rynek świadczenia pomocy prawnej w Polsce. Ja chcę jedną rzecz powiedzieć, korzystając z możliwości. Nie chcę powiedzieć, że się nie zgadzam z prezesem Chruścikiem, ale ja widzę konieczność uregulowania rynku świadczenia pomocy prawnej, to znaczy w takim sensie, że tutaj można to wszystko pogodzić, bo zwróćcie Państwo uwagę, w ostatniej Rzeczpospolitej były bardzo ciekawe badania, które pokazywały, gdzie tak naprawdę
upatrują swojego sukcesu na rynku prawniczym osoby, które kończą studia prawnicze, a nie chcą, tak jak Włodku powiedziałeś, być tymi prawnikami kwalifikowanymi, czyli posiadającymi uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata, radcy prawnego. Prawnicy, którzy w taki sposób projektują swoją karierę prawniczą, oni sobie świetnie radzą chociażby w różnych spółkach, w ramach etatów, zajmując się tak naprawdę w oparciu o umowę o pracę, świadczenie pomocy prawnej. I ten nasz projekt w żaden sposób tego nie eliminuje, nie zakazuje i w żaden sposób tak naprawdę nie walczy z tym rozwiązaniem, dlatego że to jest naturalne i pożądane rozwiązanie. Z bardzo prostego powodu, no nie każdy musi być adwokatem i radcą prawnym, natomiast jeżeli już, i też zwróćcie Państwo uwagę na taką wieloaspektowość tego problemu, jeżeli trafiamy z klientem do sądu, to już trafiamy w tych warunkach, w których obecnie nam przychodzi funkcjonować, do sądu, który jest coraz bardziej skomplikowany, mniej przyjazny dla obywatela i tak naprawdę aż się prosi, żeby ta pomoc prawna była zawsze świadczona przez adwokata, radcę prawnego. To trochę dotyczy też oczywiście zakresu przymusu adwokacko-radcowskiego, tak zwanego przymusu adwokacko-radcowskiego, ale z drugiej strony państwo, które wprowadza formalizm w postępowaniach, które gra na podwyższenie odpowiedzialności karnej, czyli stosuje dość restrykcyjną politykę karną, no musi z drugiej strony widzieć tego obywatela, który powinien mieć zapewnioną właśnie taką bezpieczną, rzetelną, profesjonalną pomoc prawną, przede wszystkim w postępowaniach sądowych. Jeżeli chodzi o ten rynek poza postępowaniami sądowymi, to ja uważam, że tutaj nie ma miejsca tak naprawdę na żadne eksperymenty, to znaczy to musi być adwokat, radca prawny, jeżeli mówimy o prowadzeniu działalności gospodarczej. Są pewne granice wolności działalności gospodarczej i one muszą też respektować orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Także w tej kategorii, która odnosi się do zapewnienia bezpieczeństwa w ramach szczególnej usługi, jaką jest właśnie pomoc prawna i Trybunał Konstytucyjny, to mam tutaj na myśli oczywiście Trybunał sprzed 2015 roku, no wielokrotnie eksponował zarówno konieczność zdefiniowania tego, co jest pomocą prawną, jak i określenie przez ustawodawcę, jakie podmioty powinny świadczyć pomoc prawną kierowaną do ludności. Trybunał zwraca uwagę wreszcie wielokrotnie na to, że świadczenie pomocy prawnej to jest zaspokajanie szczególnych potrzeb ludności i to zaspokajanie szczególnych potrzeb ludności nie może odbywać się w ramach zasad wolnego rynku, tylko musi być tak naprawdę wykonywane w ramach zawodu regulowanego. I między innymi tym również zajmuje się ten nasz projekt ustawy. Dziękuję panie prezesie Łyszczek, ponieważ opuścił pan nas na chwilę i panowie prezesi odpowiadali na zadawane pytania. Bardzo proszę o kontynuowanie swojej wypowiedzi. Ja przede wszystkim przepraszam, ale jakieś przekleństwo techniczne nas prześladują, łącznie z tym, że wczoraj mieliśmy atak dosyć intensywny na naszą stronę internetową, więc nawet nie wiem, w którym momencie przerwałem. Pani Metan była uprzejma. Kiedy zniknąłem, pani? Kiedy pan zniknął? No tak w połowie swojej wypowiedzi, można powiedzieć. Chodziło nam, rozmawialiśmy o działaniach podejmowanych przez samorządy zmierzające do uporządkowania rynku prawnego. Pan mecenas Rosati mówił o projekcie ustawy skierowanej przez NRA. Pan prezes Kruszczyk mówił też o zmianach w zasadach etyki. I czy państwa samorząd również w tym kierunku coś podejmuje, jakieś działania, czy też może jak pan ocenia te działania, bo tutaj no, wywiązała się taka, są różne poglądy na ten temat. Pan prezes Kłuścik mówi, że powinniśmy jeszcze poczekać, aż zmieni się władza i będzie nam bardziej przychylna i będzie łatwiej przeprowadzić niektóre zmiany. Natomiast pan prezes Rosati mówi, że powinniśmy przejść do przodu, że powinniśmy przedkładać te nasze projekty i nawet tutaj było pytanie, czy mamy jakiś plan B, na co pan prezes Rosati odpowiedział, że będziemy te projekty składali aż do skutku. To może tak, ja absolutnie nie chcę się stawiać w roli arbitra oceniającego wypowiedzi poprzedników i odnoszącego się, mogę odpowiedzieć tak, no my jako samorząd mamy bardzo ograniczone możliwości działania w porównaniu, w tym zakresie, o którym oczywiście rozmawiamy, w porównaniu samorządem adwokackim i radcowskim. Bardziej zajmujemy się w tym zakresie jako funkcjonariuszy publicznym raczej odnoszeniem się do projektowanych aktów.
Do pozostałych kwestii mogę odpowiedzieć tak, to kropla drąży skałę, a dla mnie skałą jest zawsze każdy rząd. Ze względu na poglądy polityczne mogę powiedzieć tak, że ze względu na to, kto jest po drugiej stronie, zawsze musimy tą skałę drążyć. I ja sobie nie przypominam, jeżeli chodzi o moje korporacje, ja działam troszkę w Krajowej Radzie Komorniczej od 2009 roku, żebyśmy mieli jakikolwiek, kiedykolwiek specjalnie przyjazny klimat. Raczej nie sądzę, aby ten klimat, kiedy przynajmniej w naszym środowisku specjalnie się to zmienił. My staramy się w zakresie tym, który nam przysługuje, działać. No, biorąc pod uwagę specyfikę zawodu, czyli to, że jesteśmy funkcjonariuszami publicznymi, pełniącymi służbę, ustawodawca nam podkreśla wielokrotnie też w ustawie, no tutaj raczej nie możemy podejmować takich działań związanych z samą działalnością prawdy. Można tylko deklarować, że wszystko, co powoduje poprawę, ucywilizowanie obecnej sytuacji, no może uzyskać tylko nasze powtarzane wsparcie, jeżeli oczywiście ktoś będzie takiego wsparcia oczekiwał i będzie chciał, to mogę zadeklarować, że w tym zakresie oczywiście jesteśmy zawsze zainteresowani. Dziękuję bardzo. Moje kolejne pytanie brzmi tak, czy adwokaci, radcowie prawni powinni być dla obywatela tym wyborem, tą osobą niosącą pomoc pierwszego wyboru. W czym tkwi nasza siła adwokatów, radców prawnych? Już troszeczkę o tym panowie prezesi powiedzieli, ale czy moglibyście to usystematyzować? Tak, oczywiście i to z wielką chęcią, pani mecenas. Moim zdaniem tak. I teraz tutaj są tak naprawdę dwa zagadnienia. Pierwsze zagadnienie to jest to, co tutaj dziś padło, kwestia edukacji. To znaczy pierwszy wybór będzie tylko wtedy, kiedy my będziemy wiedzieli, my jako obywatele będziemy wiedzieli, że w sytuacji, kiedy potrzebujemy pomocy prawnej, to zgłaszamy się do adwokata, radcy prawnego, a nie szukamy pomocy prawnej byle gdzie tak naprawdę. Czyli tam, gdzie też pomocy prawnej nie powinniśmy szukać. Żeby to osiągnąć, to uważam, że musimy konsekwentnie edukować społeczeństwo, mówić o tym też, korzystając z każdej okazji, dlaczego adwokat i radca prawny jest tym pierwszym wyborem i jakie w związku z tym osoba korzystająca z naszych usług uzyska profity. Jeżeli chodzi o podsumowanie, takie usystematyzowanie, dlaczego adwokat, radca prawny, no to takim naturalnym argumentem jest zawsze to, że to adwokat, radca prawny gwarantuje przede wszystkim profesjonalny i wysoki poziom, pewien standard świadczenia pomocy prawnej. Jest to pochodną wiedzy prawniczej, która, przypominam, jest weryfikowana przez dwa egzaminy państwowe, jeżeli mówimy oczywiście o tym procesie aplikacyjnego dojścia do wykonywania zawodu, czyli egzamin wstępny, przypominam, przeprowadzany przez komisję egzaminacyjną powoływaną przez ministra sprawiedliwości przy udziale oczywiście samorządów prawniczych i później egzamin zawodowy, który pozwala już nam na wykonywanie zawodu adwokata czy radcy prawnego. Umiejętności, które kształtujemy w czasie aplikacji adwokackiej czy radcowskiej, też praktyki w sądach i w prokuraturze, czyli to, co jest właściwe dla przebiegu aplikacji adwokackiej, czy też radcowskiej oczywiście. No to, co jest tak naprawdę creme de la creme tego zawodu, czyli tajemnica adwokacka i w wielu wypadkach tajemnica obrończa. Na pewno obowiązek ustawicznego doskonalenia zawodowego, także bezwzględny obowiązek posiadania ubezpieczenia OC, czyli wentylu bezpieczeństwa w sytuacji, kiedy popełnimy błąd, bo jesteśmy ludźmi i ten błąd się oczywiście może zdarzyć, ale mamy obowiązkowe ubezpieczenie OC. Mamy obowiązek przestrzegać zasad etyki, które kształtowane są i ustanawiane przez samorząd zawodowy. Podlegamy odpowiedzialności dyscyplinarnej, w tym tak naprawdę tej najsurowszej karze, jaką jest kara wydalenia z zawodu. Mamy zakaz działania na niekorzyść klienta, no to wynika niejako z istoty wykonywania zawodu adwokata czy zawodu radcy prawnego. I mamy tak naprawdę zakaz działania w warunkach konfliktu interesu. Pozostaje oczywiście jeszcze kwestia stosowania wielu zasad deontologii zawodowej. Niektóre z tych zasad oczywiście są krytykowane, ale myślę, że jest dobry moment na to, żeby pochylić się nad tym i konsekwentnie oba samorządy to robią. Radcowie zrobili to na Krajowym Zjeździe Radców Prawnych z okazji pięknego 40-lecia, czyli tego jubileuszu radców prawnych, który miał miejsce w lipcu. A my robimy to systematycznie, jesteśmy po pierwszym pakiecie tych zmian. I to, co chcę podkreślić, to to, że my to wszystko mamy. To, o czym powiedziałem, to adwokat i radca prawny ma na porządku dziennym, ma obowiązek do tego się stosować, albo ma już ten bagaż, który jest za nim, czyli doświadczenie, egzaminy,
i ma te wszystkie instrumenty, które właśnie gwarantują, że pomoc prawna świadczona przez adwokata czy radcę prawnego jest na pewnym standardzie, jest w pewnym standardzie, jest na poziomie, który gwarantuje bezpieczeństwo, profesjonalizm i rzetelność. No to odpowiedzcie sobie Państwo, jak wygląda to w przypadku tak zwanych innych podmiotów, które chcą świadczyć pomoc prawną, czyli tych wszystkich para kancelarii, para prawników, przy czym oczywiście mam tutaj na myśli osoby, które nie mają nic wspólnego ze studiami prawniczymi, czy jak to wygląda w przypadku firm odszkodowawczych. No tego po prostu tam nie ma i mówiąc krótko, nie do końca też zgadzam się z tym, że tutaj jakby wolny wybór decyduje o tym, czy obywatel chce mieć pomoc prawną od adwokata, czy radcy prawnego, czy od kogokolwiek. Tutaj na czacie, bo podglądałem czat, świetne porównanie, no kowal nie wyrywa nam zębów. No niech to będzie tak naprawdę podsumowaniem tej wypowiedzi. Dziękuję. Pan prezes Kruścik. Tak, ja tutaj też śledzę te pytania, chociaż nie wiem, czy widzę wszystko, bo o kowalu nic nie zauważyłem, ale tak, pani Martyna, nie wiem, czy pani Martyna jest radcą, czy adwokatem. Adwokatem. Doszukuje się tutaj jakby rozwiązania sytuacji w postaci zniesienia zakazu reklamy. Jakby w naszym zawodzie można powiedzieć, że nie ma zakazu reklamy, chociaż ja słowa reklama nie rozumiem, nie lubię go używać tak naprawdę, bo za reklamę uważam coś, co można by było nazwać reklamą usług adwokackich w stylu amerykańskim, także to, co widzimy w filmach czy na internecie, więc mam nadzieję, że do czegoś takiego nigdy nie dojdzie, ale też jeżeli chodzi o zmiany w kodeksie etyki, poczyniliśmy pewne zmiany, jeżeli chodzi o radców prawnych, jeżeli chodzi o tę dozwoloność tego informowania. I teraz jakby mamy dwie drogi i chyba dwie drogi musimy wykorzystywać, to znaczy pierwsze to są zmiany ustawowe. Oczywiście idealnie byłoby, gdyby wszyscy zrozumieli, że sprawowanie tego, praca na rzecz wymiaru sprawiedliwości przez radców i adwokatów w niektórych momentach byłoby po pierwsze szybsza, po drugie byłaby tańsza dla obywatela i dla państwa tak naprawdę, jeżeli ta skala świadczenia usług przez nas byłaby masowa. I myślę, że w systemie wymiaru sprawiedliwości jest dużo środków, począwszy od nieodpłatnej pomocy prawnej, poprzez koszty zastępstwa procesowego, które gdybyśmy rozdali jakby i skonstruowali ten system inaczej, wystarczyłoby na sprawniejsze działanie wymiaru sprawiedliwości, tańsze, szybsze i pewnie też zadowolenie finansowe radców prawnych i adwokatów byłoby większe, a klienci ponosiliby mniejsze koszty. To jest jakby jedna droga, a druga droga to jest taka, można powiedzieć, może to jest ten plan B, a może to jest też ciągle plan A, to znaczy ja poszukuję takich dróg, to znaczy wyrównania szans naszych koleżanek i kolegów z firmami nieprofesjonalnymi. W tej chwili nie mamy żadnych szans tak naprawdę, jeżeli chodzi o tutaj walkę, porównywanie się i zdobywanie klientów i tych szans nie upatruję w tym, że możemy robić dokładnie to samo tak naprawdę, no bo wtedy nie bylibyśmy profesjonalnymi prawnikami, nie bylibyśmy zawodem zaufania publicznego, gdybyśmy do pewnych chwytów się zniżali. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o informowanie, tutaj na pewno powinniśmy zrobić więcej i myślę, że jako samorządy też, ale jako i radcy prawni, adwokaci, tutaj trzeba większą przestrzeń na konkurowanie z nieprofesjonalistami nam stworzyć. I plus to ograniczanie jakby tej współpracy, to jest druga sprawa. Bardzo dyskusyjna kwestia współpracy z pośrednikami i ich zasad, to jest kolejna rzecz, o której trzeba rozmawiać i którą nowy kodeks etyki radców prawnych też zawiera, więc zachęcałbym wszystkich do zapoznania się z tym naszym nowym kodeksem. Też będziemy publikować na bieżąco takie wytłumaczenie, o co chodzi, i komentarze i opisy wprowadzonych przez nas rozwiązań. To jest ta druga ścieżka dojścia do tego, to znaczy zwiększenie konkurencyjności radców prawnych na rynku usług prawnych, gdyż na naszych tradycyjnych, starych zasadach, naszych zawodów pewnie wkrótce, jeżeli chodzi o konkurowanie, żadnych szans byśmy nie mieli, o ile nie zostanie to rzeczywiście wzmocnione przymusem, tudzież regulacją ustawową, tak, jeżeli chodzi o te nasze regulowane usługi prawne, których dotyczy ten projekt, to jest bardzo istotne, ale projekt adwokatury nie uwzględnia jeszcze jednego ważnego elementu i myślę, że to trzeba było go o to rozszerzać, to znaczy o te nieregulowane usługi. Także to jakbyśmy mieli kompleksową wizję wymiaru sprawiedliwości, to byłoby chyba idealnie, bo tak zajmujemy się sobą, radcami, adwokatami, ale jeszcze może powinniśmy mieć propozycję, jak to powinno wyglądać, jeżeli chodzi o prawników bez uprawnień i
i osoby, które tą pomoc świadczą, no, nie mając nawet wykształcenia prawniczego. Dziękuję. Jest pytanie do pana prezesa Łyszczka o to, czy komornicy zauważają problem, jeżeli w zakresie współpracy z profesjonalnymi pełnomocnikami, a innymi podmiotami? Czy tu istnieją jakieś zagrożenia? No to oczywiście zależy, mówiąc tak żartobliwie, od tego, jak na to patrzymy. Otóż profesjonalny pełnomocnik dłużnika potrafi naprawdę utrudnić życie komornika, nawet jeśli się to wyrmowało. Natomiast mówiąc zupełnie serio, jeżeli on to oczywiście w cudzysłowie dużo będzie utrudnia w ramach profesjonalizmu swojej wiedzy, znajomości orzecznictwa, no to czasami jest to trudne, ale jako dla prawnika może to stanowi pewnego rodzaju wyzwanie. Tak samo, jeżeli mówimy o profesjonalnym pełnomocniku wierzyciela, który już na etapie złożenia wniosku potrafi profesjonalnie zostawić wniosek w zakresie postępowania egzekucyjnego i wie, czego oczekuje. I jest oczywiste, że pomimo tego, że profesjonalny pełnomocnik potrafi w dużym stopniu no, zwiększyć nakład pracy komornika, no to ja jednak zdecydowanie wolę odpowiadania skargę złożoną przez adwokata czy radcę prawnego, niż przez firmę, która naprzeciwko mojej kancelarii ma reklamę na pocie, zablokuj komornika, która nie robi tego zbyt profesjonalnie, natomiast rzeczywiście powoduje bardzo duże zaangażowanie często polegające na odpowiadaniu na absolutnie absurdalne i aberracyjne skargi, zarzuty, środki, wnioski o wszczęcie nadzoru edukacyjnego. Ja mogę powiedzieć tak, że tylko raz w życiu spotkałem się z czymś, co wzbudziło moje duże zdumienie, że pani pracowała, pani adwokat złożyła skargę taką mocno administracyjną do prezesa mojego sądu rejonowego, żądając wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, zawiadając wszystkie możliwe organy. No ale ja wykonuję ten zawód już prawie 20 lat, to jeden raz się spotkałem z taką sytuacją, natomiast te podmioty niepersonalne, które nie radzą sobie również procesowo, bo trzeba powiedzieć, że one sobie nie radzą często procesowo, no to radzą sobie w inny sposób. Czyli pierwszym środkiem procesowym do takiej firmy osobne powszechnie zablokuj komornika, to jest właśnie zawiadomienie prokuratora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, zawiadomienie prezesa o konieczności wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, wniosek o wyłączenie komornika oraz sędziów czy referendarzy rozpoznających skargi. To są takie środki, które de facto nie mają nic wspólnego w mojej ocenie właśnie z profesjonalną obroną praw dłużnika czy profesjonalnym reprezentowaniem praw wierzyciela. To są quasi środki de facto zmierzające do unicestwienia tego obrotu i do nieegzekwowalności, więc zdecydowanie widzimy różnicę między pełnomocnikami profesjonalnymi już od etapu złożenia wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, po etap zakończenia tego postępowania i mogę podkreślić tylko to, co powiedziałem wcześniej, bo dopóki będzie dzika pomoc prawna w zakresie egzekucji, dopóki będzie problemy z realizowaniem wyroków, które są wydawane w imieniu państwa i to na każdym etapie tego procesu. Dziękuję bardzo. I padło jeszcze takie pytanie, czy planowana jest nowelizacja artykułu 87 paragraf 1 KPC poprzez usunięcie możliwości działania w sprawie jako pełnomocnik osoby sprawującej zarząd majątkiem lub osoby pozostającej w stałym stosunku zlecenia? O, właśnie wyświetliło się to pytanie. To ja mogę odpowiedzieć na to pytanie tak. W naszym projekcie jest zmiana, która odnosi się dokładnie do tego przepisu. Bo tak jak już powiedziałem, ten przepis w istocie rzeczy zawsze będzie pozwalał na to, żeby każdy, kto będzie chciał, mógł świadczyć pomoc prawną w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego. Dobrze, dziękuję bardzo. Ja jeszcze chciałam zwrócić uwagę na reklamy firm różnego rodzaju tak zwanych kancelarii prawnych czy odszkodowawczych. One reklamują się w ten sposób, że podkreślają bardzo dobrą znajomość przepisów prawa oraz tutaj też była taka uwaga na czacie dotycząca tego, że reklamują się w sposób agresywny, wręcz taki, że jeżeli pójdziesz do adwokata lub radcy prawnego, no to krótko mówiąc zabierze ci wszystkie pieniądze. Myślę, że istotnym takim okolicznością przemawiającą i wzmacniającą
naszą rolę, sytuację jako ten podmiot pierwszego wyboru, to jest to, że no, pracujemy i określamy swoje wynagrodzenie według rozporządzenia i klient też ma tą wygodę i tą świadomość tego, że może rozmawiać o wynagrodzeniu na podstawie tychże stawek. Natomiast te stawki, które proponują często różnego rodzaju firmy odszkodowawcze, to one są iluzoryczne co do swojej wysokości, bo one określają wynagrodzenie na przykład na 35-40%, no co przy takich wysokich odszkodowaniach w wysokości 200-300 tysięcy stanowią bardzo wysokie wynagrodzenie, którego chyba my, adwokaci i radcowie prawni, nie jesteśmy w normalnych procesach w ogóle uzyskać. Szanowni Państwo, zostały jeszcze 4 minuty. Czy podsumowując tą naszą dyskusję, chcielibyście jeszcze panowie prezesi zabrać głos? To jeżeli Państwo pozwolicie, to ja powiem o takiej jednej refleksji, która od jakiegoś czasu mi towarzyszy, jak zaczęliśmy ponownie jakby rozmawiać, od nowa rozmawiać na temat uregulowania rynku świadczenia pomocy prawnej. Przeczytałem wypowiedź pana ministra Warchoła ostatnio, która odnosiła się trochę do naszego projektu, ale generalnie była skoncentrowana na projekcie dotyczącym windykacji. I no, konkluzja jest bardzo prosta. Ministerstwo Sprawiedliwości uważa, że najlepszym rozwiązaniem jest cywilizowanie patologii. To znaczy wszelkie te zachowania, które zostały wykształcone przez te podmioty, które właśnie w taki sposób podchodzą do obsługi jakże tej istotnej potrzeby, jaką jest świadczenie pomocy prawnej, wykształciły nieakceptowalne i tak naprawdę nigdy nie stosowane przez adwokatów i radców prawnych, a na pewno nieakceptowalne w naszych zawodach, zachowania. Od akwizycji na cmentarzach, w miejscach wypadków drogowych czy w szpitalach, skończywszy na tym, o czym powiedziała pani mecenas, czyli na horrendalnych wysokościach, jeżeli chodzi o success fee. No, przypomnijmy, że po drodze oczywiście mamy brak tak naprawdę często uprawnień do świadczenia pomocy prawnej, tej pomocy prawnej, która w normalnych warunkach świadczona jest przez adwokata, radcę prawnego i gwarantuje owo bezpieczeństwo. I niestety no, ta konkluzja jest taka, że chyba ministerstwo uważa, że w zasadzie lepszym rozwiązaniem będzie cywilizowanie patologii, czyli to, co jest nieakceptowalne, niech stanie się rozwiązaniem dedykowanym społeczeństwu, na koniec dnia obywatelom, a później wyborcom. Więc ja, korzystając z okazji, to powiem tyle, że zachęcam ministra sprawiedliwości do odwagi, żeby zabrać się za rozwiązanie tego problemu w sposób cywilizowany i tak naprawdę zapewnić każdemu to, co mu się należy, czyli przede wszystkim bezpieczeństwo prawne, na które zasługują obywatele. Dziękuję bardzo. Pan prezes Huślik. Tak, no chciałbym nawiązać trochę do wypowiedzi prezesa, to właśnie tak to wygląda w tej chwili w ten sposób, jakbyśmy chcieli walczyć z kłusownikami w ten sposób, że tworzymy im coś innego niż koło łowieckie, które robią myśliwi, więc jak mamy problem, to stworzymy jakąś podkategorię i to taki niebezpieczny trend, to znaczy z tego rynku usług prawnych wydzielanie tak naprawdę chyba no, dotyczy to takich elementów, które są albo modne, albo przynajmniej przynoszą większy dochód. To znaczy, no, czy to jest windykacja, czy to potem są te sprawy odszkodowawcze i tworzenie nowego segmentu i nowej grupy osób, które się tym zajmują. Potem już słyszałem już o rozwodach. W okresie pandemii były takie rozmowy, że to też absolutnie może robić każdy i jest to na tyle masowe, że warto jakby to wyodrębnić od tego, co robimy my wszyscy. Więc to jest bardzo niebezpieczna tendencja. Zresztą dotyczy to też nieodpłatnej pomocy prawnej, bo też wiemy, że są projekty, które mówią o tym, że osoby, które się przeszkolą przez 20 godzin, będą to mogły robić, nawet nie mając wykształcenia prawniczego i też sobie poradzą, bo to wystarczy doświadczenie tej pomocy prawnej. Były tam pytania o artykuł 87, no i no, bardzo dobry zapis, pełen dobrych intencji, który jak zwykle w Polsce działa zupełnie inaczej, jego sens jest wypaczany i zamiast jego wyjątkowości staje się regułą i jakąś taką kolejną furtką do doświadczenia pomocy prawnej na masową skalę. I do czego chciałbym się bardzo przyłączyć, to znaczy do tej uwagi o synergii, nad nią pracujmy. I teraz
Po pierwsze, no nic o nas bez nas i to dotyczy jakby współpracy i z ministerstwem, i współpracy między naszymi zawodami. Jeżeli no ministerstwo i wszyscy rządzący zrozumieją, że zależy nam naprawdę na tym, żeby tą sytuację na rynku usług prawnych dla dobra obywatela uregulować, no to będzie droga do tego, żeby rzeczywiście coś w tym zakresie osiągnąć i tutaj jakby przyłączam się do apelu do ministerstwa, ale też łyżkę dziegciu do tego apelu muszę dorzucić, to znaczy też liczę na współpracę z adwokaturą, a projekty tej rangi myślę, że powinniśmy konsultować razem i wtedy na pewno byłyby doskonalsze niż zrobiłem to oddzielnie. Dziękuję bardzo, pan prezes Łyszczek. Mój strach polega na tym, że dosyć często występuję po świetnych mówcach, na przykład pan prezes Rosati, który w dodatku ukradł kawałek mojej działki, czyli ustawy o windykacji, i jak pan prezes powiedział, to cywilizowanie patologii. No, zupełnie serio, ja mogę powiedzieć tak, akurat dzisiaj na ten temat rozmawiałem też w Ministerstwie Sprawiedliwości i powiem tak, na przykładzie właśnie ustawy windykacyjnej, której celem jest właśnie cywilizowanie tej działalności, nadanie jej form nadzoru i taka jest intencja tej ustawy i ja to rozumiem. Zresztą to jest i tak konieczne, bo jest konieczność implementacji, ale dobrze formę w ciągu roku jednej z dyrektyw unijnych dotyczących implikacji, więc i tak musiało się stać. Natomiast no ja zastanawiam się nad jedną rzeczą. Jednym z przewodnich haseł reformy, tak zwanej reformy mojego zawodu było to, żeby komornicy osobiście dokonywali czynności, żeby były te osoby dobrze wykształcone. Z tego powodu ograniczono bardzo kompetencje asesorów, chociaż którzy występują w innych zawodach, czy następcy. Aplikanci skończyli studia prawnicze i są te egzaminy wstępne, nie mogą w ogóle już wykonywać żadnej czynności. Natomiast jednocześnie teraz w ustawie o windykacji przewiduje się, że osoba, która ma 20 lata i wykształcenie wyższe, dowolne, czyli na przykład muzyczne, historyczne, czy też techniczne, gdyby osoba z wykształceniem średnim, w jakimś kursie w zakresie prawa, nie wiadomo, który kurs ma robić i wykonywać, będzie teraz otrzymywała legitymację od wojewody i ona będzie mogła udać się na przykład na czynności w miejscu zamieszkania, nawet w miejscu pracy dłużnika. To jest coś, co jest na przykład niedopuszczalne dla aplikanta komorniczego, czyli człowieka po studiach prawniczych, który już się uczy i który zdał egzaminy, a asesor de facto może robić to wyjątkowo i ja tego przyznam szczerze, nie mogę zrozumieć, na czym polega ta różnica, że teraz reformowano mój zawód z tym naciskiem na wykształceniu osób, które wykonywały czynności, jednocześnie wykładać, że ktoś zupełnie bez kwalifikacji będzie wykonywać bardzo, bardzo podobnych czynności, a w dodatku dostanie jeszcze pewną legitymację, która będzie go niejako sankcjonowała w oczach społeczeństwa, że on będzie tożsamy z funkcjonariuszem publicznym jako komornik. I to jest w zasadzie to, co mam do tego. Rzeczywiście czasem nie rozumiem inicjatyw ustawodawczych, a raczej braku konsekwencji, bo to się chyba z wszelkimi przejawami tego próbować walczyć. Czy się uda, czy nie? Wydaje mi się, że nigdy nie można zaniechać tego. Tyle. Bardzo dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim panom prezesom. Jesteśmy zgodni co do tego, że ten rynek usług prawnych w Polsce nie jest uregulowany w sposób idealny, wymaga wielu zmian i powinniśmy o te zmiany walczyć. Tutaj pojawiło się też dużo pomysłów, jak promować te nasze usługi, jak budzić świadomość prawną wśród obywateli. Myślę, że będzie to istotny materiał dla Komisji Wizerunku. Ja natomiast Państwa zapraszam za tydzień w ramach tego cyklu Prawo od Nowa. Będzie w dniu 8 października kolejne spotkanie pod tytułem Wykroczenia i wybryki zawodowe, czy sąd polubowny jest. Zapraszam, dziękuję. Dobranoc. Dziękujemy bardzo. Dziękuję panom prezesom i ja jeszcze, jeżeli można, to powiem tak, szczególne podziękowania pani mecenas, myślę tutaj o Justynie Mazur, za perfekcyjne moderowanie dzisiejszego spotkania. Myślę, że panowie prezesi się przyłączają w tym momencie do tych podziękowań. Jeszcze raz panowie bardzo dziękuję. I słuchajcie, na koniec to jest taki moment, że cały świat prawniczy powinien położyć wszystkie ręce na pokład, bo uregulowanie rynku świadczenia pomocy prawnej będzie tak naprawdę w interesie nas wszystkich, a zwłaszcza w interesie obywateli. Pani mecenas, jeszcze raz dziękujemy. Dobrego wieczoru. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Podziękujemy też niewidocznej pani mecenas Kindze Dagmarze Siadlak, dzięki której możliwe było to spotkanie z tej strony technicznej. Dziękujemy. Dziękujemy, do zobaczenia. Dobranoc.